Dobra, słuchajcie, wracam do tematu gotówki. Szybciutko, dziś troszeczkę bardziej edukacyjnie, może to do niektórych trafi. I dobra, dziś bez epitetów. Mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu komentują, że nie mają nic do ukrycia, więc mogą im na konta zaglądać. Albo przecież płatności bezgotówkowe są wygodne. Albo skończą się wałki. Albo na przykład prowadzenie działalności na czarno. Albo zatrudnianie na czarno. Z całym szacunkiem, te komentarze wskazują jedynie na indolencję umysłową, w moim mniemaniu, oraz na brak edukacji finansowej. I już za moment wam tłumaczę dlaczego. Tutaj tym osobom, które twierdzą, że nie mają nic do ukrycia i Urząd Skarbowy może im przyświętlać konto, przypominam, że Urząd Skarbowy ma prawo wam również to konto zablokować, bez podania przyczyny, bez podania terminu, bez w ogóle podania czegokolwiek. Bank również to zrobi i nie będziecie o tym wiedzieć. Dowiecie się, jak pójdziecie kupić chlebek do sklepu, za który nie będziecie mogli zapłacić. Konto możecie mieć zablokowane 3 dni. Ale jak sobie urząd znajdzie uzasadnienie, to mogą przedłużyć do 3 miesięcy. Co wtedy zrobicie, nie mając gotówki? Co istotne, zapamiętajcie sobie jedno. Gotówka to nie jest pieniądz sam w sobie. Gotówka jest środkiem płatniczym, który umożliwia wam funkcjonowanie w przypadku właśnie takiej sytuacji, jeżeli ktoś zechce wam zablokować konto, albo nie wiem, przydarzy się atak hakerski i poblokują całe banki. Choć osobiście zdecydowanie bardziej obawiam się rządu każdego z krajów tak naprawdę na całym świecie, który by miał taką możliwość. Adrem, wyobraźmy sobie, że od dzisiaj nie ma gotówki. Pod wpływem strachu lub pseudobezpieczeństwa wpłacamy ten środek płatniczy do każdego tam wybranego z banków, która to gotówka zostaje zamieniona na pieniądz cyfrowy. I tutaj kłania się na przykład Kanada, gdzie protestujący, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, mają zablokowane konta. Jeżeli nie ma gotówki, nie możesz nic zrobić. Ale wyobraźcie sobie gorszy scenariusz. Dochodzi do władzy jakiś psychopata i z dnia na dzień określa wam, że wasze podatki to 90% od tego, co zarabiacie. Ja wiem, że większość powie niemożliwe, a ja powiem, że już dziwniejsze rzeczy działy się w historii świata. A wtedy, nie mając gotówki, nic nie zrobicie. Pozdrawiam.